Panu Bogu. Nazywam się Bronek. Chciałem się podzielić moim świadectwem mojego życia, jak Bóg jest cudowny, jak przyszedł do mnie. A więc może zacznę od tego, że od samego początku, czyli od urodzenia, miałem jakoś, tak jak można powiedzieć, pod górkę. Gdy się urodziłem, moi rodzice, tata był alkoholik, mama była, można powiedzieć, troszkę niepełnosprawna i po urodzeniu zaopiekowała się mną taka Boża rodzina do czwartego roku życia. Kiedy miałem 4 latka, rodzice wspomnieli sobie, że mają jednak syna i zabrali mnie do siebie, ale nie potrafili się mną opiekować. Mając 7 lat, trafiłem do domu dziecka. W domu dziecka byłem 10 lat. Tam zacząłem szkołę, której nie skończyłem, bo po prostu to nie było szkoła dla mnie. Tak uznałem. Uciekłem z domu dziecka. Postanowiłem sam się wykształcić. Poszłem do szkoły. Znalazłem sobie praktykę. Z zawodu jestem blacharz, mechanik. Mając 18 lat, skończyłem szkołę zawodową, ale już w moim życiu zaczął pojawiać się alkohol. Poznałem dziewczynę, wspaniałą kobietę, młodą, Bogusię. I Bogusia zaszła w ciążę. I rodzice, gdy się o tym dowiedzieli, wyrzucili ją z domu. Przyszła mieszkać do mnie. Powiedzmy, warunków nie mieliśmy żadnych do mieszkania. Ubikacja na polu, warunki żadne. Ale jakoś tak żyliśmy. I wciąż za mną chodził alkohol. Furt, jakoś nie mogłem sobie z tym poradzić. Furt, alkohol, alkohol. Urodziło się 2. dziecko. Dzieci dorastały. Ja pracowałem zawsze, ale tutaj trochę, nie miałem jako tako stałej pracy. Potem wyjechałem do Niemiec, tam pracowałem 5 lat. Żona tu samotnie wychowywała dzieci, ale nie układało się między nami dobrze. Wróciłem do kraju, uznałem, że może coś naprawię, ale to się mi nic nie udawało. Coraz więcej alkoholu, rozruby domowe, policja. Żona po prostu tego nie wytrzymała, odeszła ode mnie. Chciałem powiedzieć, że dzieci już mam dorosłe, córka ma 25, syn 23 lata. I zacząłem strasznie pić. Uznałem, że po prostu życie utopię w alkoholu, że już nic po prostu dla mnie się nie liczy. Jeszcze w mojej rodzinie szwagier mi umarł, brat Bogusi. 2 młodych ludzi tragicznie zmarło. Tak piłem aż do momentu, że zabrało mnie pogotowie z domu. Miałem strasznie wysokie ciśnienie i w tej karetce poczułem coś, jakbym odchodził do innego świata, jakbym coś, nie mogę tego opisać, co to było. Teraz mogę powiedzieć, że Bóg mnie dotknął, Bóg dał mi szansę. Trafiłem do szpitala. Po powrocie ze szpitala postanowiłem iść za Bogiem. Modliłem się. Oddałem Bogu swoje życie. Przestałem pić. Przestałem w ogóle
Moje życie zmieniło się o dużo. Jestem innym człowiekiem. Teraz to czuję. Czuję się z tym bardzo dobrze. Chciałbym po prostu jeszcze w swoim życiu naprawić te błędy, które popełniłem. Obecnie moja była żona jest moim najlepszym przyjacielem. Chciałbym pokazać swoim uczynkiem, zachowaniem, że jestem godny Boga, że Bóg jest ze mną i że mnie prowadzi. Zacząłem zauważać teraz rzeczy, które mam 45 lat, nigdy nie widziałem. Nie widziałem szczęścia, nie potrafiłem się cieszyć. Ale musiała przyjść straszna tragedia, musiało przyjść coś takiego, że po prostu się nawróciłem i chcę do końca swojego życia być z Panem Jezusem, z Bogiem. Chcę po prostu być innym człowiekiem i dlatego chcę przyjąć chrzest. Po prostu na to, żeby jakoś to rozpocząć, to nowe życie, lepsze życie, myślę. A wiem, że z Panem Bogiem, z Jezusem się mi to uda. Amen.